Proszę przyjąć również legitymację potwierdzającą autentyczność tego odznaczenia. Dziękuję. Moje gratulacje. Dziękuję. Państwowe odznaczenie dla wójta gminy Wietrzychowice. O czym ono świadczy? To odznaczenie ma swoją długą historię. To odznaczenie nadawane decyzją prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Mój poprzednik na stanowisku wojewody małopolskiego postanowił wystąpić o takie odznaczenie dla pana wójta gminy Wietrzychowice. Z pewnością świadczy ono o zaangażowaniu, o wzorowym wypełnianiu obowiązków przez pana wójta. Jest wyrazem uznania zarówno dla niego osobiście, ale również dla całej lokalnej społeczności. Z pewnością czuję się przede wszystkim wyróżniony, ale także i szczęśliwy, dlatego że nie tylko moja praca, ale przede wszystkim współpraca z mieszkańcami, z pracownikami, z radnymi, z różnymi instytucjami społecznymi dała możliwość na to, żeby osiągnąć w gminie Wietrzychowice wiele sukcesów. I jako lider, menadżer, wójt tutaj w regionie mam możliwość realizowania wielu pomysłów, ale także i działać w szerokiej sferze i cieszę się, że zostało to dostrzeżone i ten medal, który dzisiaj otrzymałem z rąk pana wojewody, jest mi bardzo cenny, tym bardziej, że pan wojewoda sam jest samorządowcem i to dla mnie jakby jeszcze większa nobilitacja. Tyle inwestycji, których jest zrobione na ten moment w naszej gminie, to podejrzewam, że żaden radny, ani żadna radna, ani nawet nie śmieliśmy myśleć i śnić. W imieniu całej Rady Gminy bardzo serdecznie gratuluję w pełni zasłużonego odznaczenia. W kularach porozmawialiśmy nad parę tematów dotyczących tutaj gminy. Na razie nie chcę zdradzać wszystkich rzeczy, bo ja nie lubię mówić o rzeczach, których rozpoczynamy rozmowy. Ja lubię mówić o finałach spraw i jestem wdzięczny panu wojewodzie, że znalazł czas właśnie na to, żebyśmy mogli rozmawiać indywidualnie. Cieszę się także ogromnie, że to nie ostatnie spotkanie z panem wojewodą. Czyli nie zostaje nam nic innego, jak życzyć powodzenia w nadchodzących wyborach. Dziękuję serdecznie, a ja z przyjemnością pozdrowię wszystkim tym, którzy pomogli mi i pomagają mi i współdziałają, dzięki czemu właśnie mamy możliwość otrzymywać różne sukcesy, a ten dzisiejszy jest naszym wspólnym sukcesem.